W tym nagraniu skupię się na omówieniu głównych oddziaływań, jakie występują między cząsteczkami. W jednym z poprzednich nagrań przedstawiłam Ci, jak na podstawie elektrojemności określić typ wiązania chemicznego występujący wewnątrz cząsteczek. W zależności od różnicy elektrojemności między dwoma atomami, pomiędzy którymi tworzy się wiązanie chemiczne, wyróżniamy wiązanie jonowe, kowalencyjne spolaryzowane i kowalencyjne niespolaryzowane. Omawialiśmy również, jak rozpoznać, czy cząsteczka jest polarna, czy też nie jest polarna. Teraz skupimy się na oddziaływaniach międzycząsteczkowych, czyli oddziaływaniach, które nie występują wewnątrz cząsteczek, tylko między nimi. Pierwsze oddziaływanie, jakiemu się przyjrzymy, to oddziaływanie dipol-dipol. Mamy tutaj przedstawione wzory strukturalne dwóch cząsteczek acetonu. Aceton to keton, jego nazwa systematyczna brzmi propanon. Jeśli skupię się na tym atomie węgla i przyłączonym do niego atomie tlenu i sprawdzę ich wartości elektrojemności, to wiem, że atom tlenu ma większą elektrojemność niż atom węgla. Wiązania pomiędzy atomem tlenu a atomem węgla tworzą cztery elektrony. Skoro tlen jest bardziej elektrojemny, to przyciągnie te elektrony do siebie i uzyska cząstkowy ładunek ujemny. Węgiel traci trochę swojej gęstości elektronowej, więc uzyskuje cząstkowy ładunek dodatni. W tej cząsteczce dochodzi do częściowego odseparowania ładunku dodatniego i ujemnego. Wewnątrz cząsteczki mamy do czynienia z związaniem kowalencyjnym spolaryzowanym, a cząsteczka acetonu jest polarna. Tak samo zachowuje się druga cząsteczka acetonu. Mamy tu cząstkowy ładunek ujemny, a tu cząstkowy ładunek dodatni. Cząsteczki polarne, w związku z tym, że mają dwa pola, możemy również nazwać dipolami. Każda cząsteczka polarna ma swój elektryczny moment dipolowy. Moment dipolowy to wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca dipol elektryczny. Dipol jest układem dwóch ładunków o tych samych wartościach bezwzględnych, ale przeciwnych znakach. Elektryczny moment dipolowy dwóch punktowych ładunków o jednakowych wartościach i przeciwnych znakach jest równy iloczynowi odległości między nimi i bezwzględnej wartości ładunku. Każda z tych cząsteczek jest polarna i ma wydzielony ładunek dodatni i ujemny, a przeciwne ładunki się przyciągają. Więc ten atom tlenu o cząstkowym ładunku ujemnym będzie przyciągany przez ten atom tlenu węgla o cząstkowym ładunku dodatnim. To powstające oddziaływanie elektrostatyczne spowoduje, że te dwie cząsteczki acetonu będą znajdować się nieopodal siebie. Chcąc je oderwać od siebie, należy dostarczyć do układu energię. Przez to temperatura wrzenia acetonu okazuje się być stosunkowo wysoka. W przybliżeniu wynosi ona około 56 stopni Celsjusza. W pokojowej temperaturze i przy ciśnieniu atmosferycznym aceton ma ciekły stan skupienia. Jest to spowodowane obecnością oddziaływań międzycząsteczkowych dwóch dipoli, które utrzymują cząsteczki acetonu razem. Przejdźmy do innego oddziaływania międzycząsteczkowego. Oddziaływanie to nazywa się wiązaniem wodorowym. Mam tutaj dwie cząsteczki wody. Wiem, że atom tlenu jest bardziej elektrojemny od atomu wodoru. W związku z tym, atom tlenu będzie przyciągał elektrony wiążące, spowoduje to powstanie na atomie tlenu cząstkowego ładunku ujemnego. Atom wodoru z kolei traci trochę gęstości elektronowej, przez co zyskuje cząstkowy ładunek dodatni. Taka sama sytuacja ma miejsce w drugiej cząsteczce wody. Dlatego tutaj mamy cząstkowy ładunek dodatni, a tu. Cząstkowy ładunek ujemny. I tak jak w przypadku cząsteczki acetonu, powstanie tu pewnego rodzaju elektrostatyczne przyciąganie pomiędzy tymi przeciwnymi ładunkami pomiędzy cząstkowo ujemnie naładowanym atomem tlenu, a cząstkowo dodatnio naładowanym atomem wodoru. Oczywiście woda jest cząsteczką polarną, dlatego można by spodziewać się, że jest to kolejny przykład oddziaływania dipol-dipol. I tak jest, z tą różnicą, że w tym przypadku mamy do czynienia z mocniejszą wersją oddziaływania dwóch dipoli, którą nazywamy wiązaniem wodorowym. Ten typ oddziaływania nazywa się wiązaniem przez wzgląd na to, iż kiedyś uważano, że wodór jest zdolny do otworzenia dodatkowego wiązania, ale oczywiście nie jest to właściwe wiązanie chemiczne. Mamy tu do czynienia z oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Wiązanie wodorowe to najsilniejsze oddziaływanie międzycząsteczkowe. Aby rozpoznać, kiedy między cząsteczkami powstanie wiązanie wodorowe, a nie zwykłe oddziaływanie dipol-dipol, musimy przeanalizować, z czym związany jest atom wodoru. Tutaj, w cząsteczce wody atom wodoru tworzy wiązanie chemicznie z silnie elektrojemnym atomem tlenu. Co więcej, ten atom wodoru oddziałuje z innym atomem znajdującym się w drugiej cząsteczce. Ten atom ma cząstkowy ładunek ujemny i dużą wartość elektrojemności. W tym przypadku mamy do czynienia z atomem tlenu drugiej cząsteczki wody. I właśnie w takich sytuacjach może dojść do powstania wiązania wodorowego. Atom wodoru jest przyłączony z silnie elektrojemnym atomem tlenu, azotu bądź fluoru i oddziałuje z silnie elektrojemnym atomem w drugiej cząsteczce i znowu musi być to atom tlenu, azotu bądź fluoru. Temperatura wrzenia wody wynosi około 100 stopni Celsjusza przy ciśnieniu atmosferycznym. Jest to wyższa temperatura niż dla acetonu. Jest to wynik obecności wiązania wodorowego pomiędzy cząsteczkami wody. Wiązanie wodorowe jest dużo mocniejszą wersją oddziaływania dipol-dipol, i dlatego potrzeba więcej energii i ciepła, aby oddzielić cząsteczki wody od siebie. Przyjrzyjmy się teraz innym oddziaływaniom międzycząsteczkowym. Omówią siły dyspersyjne Londona. To oddziaływania z kolei są najsłabszymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Powstają one dzięki nieustannemu ruchowi elektronów. Mamy tutaj cząsteczkę metanu, a w niej znajduje się atom węgla otoczony czterema atomami wodoru. Ułożenie wiązań pomiędzy atomami wodoru a atomem węgla powoduje, iż cząsteczka ta ma kształt tetraedryczny. Więcej na temat kształtu cząsteczek znajdziesz w filmach poświęconych hybrydyzacji. Różnica elektrojemności między atomem węgla a atomem wodoru jest bardzo niewielka. Co więcej, budowa cząsteczki metanu powoduje znoszenie się nawet tak niewielkich zmian gęstości elektronowych, jakie tworzą się w wiązaniu węgiel-wodór, w wyniku czego cząsteczka metanu nie jest polarna. Dlatego między cząsteczkami metanu nie powstaje oddziaływanie dipol-dipol. Nie powstanie tu też żadne wiązanie wodorowe. Jedynym oddziaływaniem międzycząsteczkowym, które utrzymuje te dwie cząsteczki metanu razem, są siły dyspersyjne Londona. Wróćmy do elektronów, które w tych cząsteczkach się poruszają w przestrzeni orbitalnej. Powiedzmy, że w jednej z tych cząsteczek na bardzo krótką chwilę utworzy się ładunek ujemny po jednej stronie cząsteczki. Akurat w danym momencie tam znajduje się większa liczba elektronów walencyjnych cząsteczki metanu. Skutkuje to utworzeniem lokalnego, chwilowego ładunku ujemnego. Z kolei w drugiej cząsteczce metanu może zdarzyć się tak, że elektrony będą przemieszczać się w przeciwnym kierunku, przez co w tej części cząsteczki utworzy się chwilowy lokalny ładunek dodatni. W takim momencie pomiędzy tymi dwiema cząsteczkami metanu dojdzie do powstania niewielkiego przyciągania ładunków różnoimiennych. Jest to tak słabe przyciąganie, że czyni siły dyspersyjne Londona najsłabszymi oddziaływaniami międzycząsteczkowymi. Niemniej jest to jedyne oddziaływanie, które utrzymuje cząsteczki metanu ze sobą. W związku z tym, że te oddziaływania są bardzo słabe, możemy spodziewać się, że temperatura wrzenia metanu jest bardzo niska. I jest to prawda, ponieważ wynosi ona około minus 164 stopnie Celsjusza przy ciśnieniu atmosferycznym. Jeżeli będziemy zwiększać liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru, to jednocześnie wpłyniemy na wzrost liczby możliwych oddziaływań międzycząsteczkowych, a tym samym będziemy drastycznie podwyższać temperaturę wrzenia węglowodorów. Pomimo tego, że siły dyspersyjne Londona są najsłabsze ze wszystkich oddziaływań, jeżeli mamy do czynienia ze związkami wielkocząsteczkowymi i dodamy wszystkie te siły międzycząsteczkowe, które mogą mieć miejsce, to okaże się, że ich wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych jest znaczący.